Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś to, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli rośliny i zakupy. Zapraszam Was na wspólne rośliny zakupy, tym razem w Auchan. A przy okazji porozmawiajmy o tym, jakie rośliny są kolekcjonerskie. Zaczynamy! Zanim wybierzemy się do sklepu, chciałam Was kochani poprosić, żebyście dzisiaj oglądając film zastanowili się i wybrali, która roślina wróciłaby z Wami do domu, która by wskoczyła do Waszego wirtualnego koszyka. Dajcie znać w komentarzu. A w markecie od razu, od startu witały nas rośliny cebulowe, czyli powiew wiosny. Ale nie tylko rośliny cebulowe, bo była po prostu powódź maluszków. Masa roślin w takich niewielkich rozmiarach, ale też bardzo niewielkich cenach, w tym rośliny kolekcjonerskie. Zobaczmy, co w tych maluszkach można było ciekawego znaleźć. Sekcja roślinna tym razem zachwycała naprawdę od pierwszego wyjrzenia. Od razu było widać, że roślin była ogromna ilość, była bardzo duża dostawa i stały tak równiutko poukładane w szeregu jak żołnierze. No mnie taki widok napawa naprawdę wielką przyjemnością. Także na starcie, tak jak wspomniałam, morze cebulowe, także wszystkie tam hiacynty gotowe w pąkach do tego, żeby rozkwitnąć w naszych domach. A zaraz dalej maluszki. Na początku z maluszków mamy do wyboru sansewerie. Sansewerie takie malutkie, w dwóch kolorach, zielone i z wariegacją. To są sansewerie Hani, a zaraz obok nich była bardzo też ciekawa roślina, bo jest to tak zwany sznur żółwików, czyli to jest Peperomia prostrata, a tutaj dalej Peperomie wyżej takie w srebrzystej barwie o takich bardzo ciemnych spodach i takich kontrastowym unerwieniu, naprawdę no, w stanie perfekcyjnym. Każdy listek idealny i pomimo tego, że to doniczki szóstki, to naprawdę te roślinki były w takich dosyć dużych rozmiarach, a tutaj też poszukiwana, myślę, do niedawna odmiana to jest Pilea Moonvalley. Ona ma taką chropowatą bardzo strukturę liścia, taka dosyć przyjemna w dotyku. Kiedyś ją miałam, ale już jej nie ma w mojej kolekcji, a tutaj Brazil, czyli filodendron pnący, filodendron scandens z taką jasnozieloną wariegacją po środku. Roślina bardzo ładna, zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś na przykład planuje zakup tych filodendronów w Cream Splash albo Gabi, to myślę, że scandens jest naprawdę na tyle podobny, że nie do końca widzę sens ja, tak jakby, żeby aż taka duża różnica była w cenie. A tu draceny. Draceny takie kremowo-lamonkowe, też bardzo, bardzo przyjemne i to co właśnie widzę, draceny mocno ostatnio trzymają cenę, bo w tym całym miksie nawet były tymi jednymi z droższych roślin. Obok nich stały kalatee, ale to powiem szczerze, nawet specjalnie nie zawieszałam wzroku, bo jestem obrażona na kalatee, także musicie mi wybaczyć, a tutaj syngonia w dwóch kolorach, syngonium różowe, czyli Neon Robusta i takie zielono-brązowe to jest odmiana Maria, także dla wielbicieli syngoniów także coś, myślę, ciekawego do przygarnięcia. A tutaj kilka odmian fitonii i szczególnie ta szara przykuła moją uwagę, bo była naprawdę bardzo ładna, te różowe, kontrastowe nerwy. No pięknie się to prezentowało, ta właśnie szara z tym takim mocno takim czerwono-różowym unerwieniem to jest Grey Sensation, ale w fitoniach mamy zdecydowanie więcej opcji kolorystycznych do wyboru, tam można powybierać, a tu przykład na to, że roślina w doniczce szóstce to wcale nie musi być taki najmniejszy maluszek, tylko może mieć nawet formę takiego małego drzewka na przykład do postawienia gdzieś na biurko. A tutaj Lucky Bamboo i pomimo tego, że nazwa wskazywałaby, że to bambus, to cytując internetowego klasyka, nic bardziej mylnego, to draceny. A tutaj kolejna wersja draceny, tym razem dracena kompakta. I jest to naprawdę bardzo ładna odmiana. Jeżeli ktoś szuka niekłopotliwej rośliny, to jest naprawdę przepiękna. Ma taki bardzo równy pokrój, taki bardzo przyjemny tak jakby do oglądania i ciemną zieleń. Także też myślę, że bardzo fajna opcja na biurko. A tu znowu jest bardziej propozycja sukulentna. No i na dodatek kolczasta. Także jeżeli ktoś szuka bardziej sukulentnych rozwiązań, to tutaj właśnie było. A obok znowu z drugiej bajki srebrzysta paproć.
W małym rozmiarze to może być dobre rozwiązanie do tego, żeby roślinę sobie gdzieś hodować w jakimś na przykład szkle jakimś, w jakimś słoiku. No i jeszcze więcej syngonium, a tutaj kolekcjonerzy 17 zł Prince of Orange. Powiem szczerze, że ostatnio zamówiłam takiego przez internet, nie przyszedł tak ładny, przyszedł dużo mniejszy, jeżeli chodzi o sadzonkę. Byłam bardzo z tych zakupów niezadowolona, po czasie stwierdzam, że miałam po prostu te rośliny odesłać. Tutaj te maluszki co prawda są niewielkie, ale tak jakby, no widzimy co bierzemy, jak ktoś się zdecyduje za te 16 zł kupić sadzonkę, no to rzeczywiście no może sobie wybrać i się zdecydować. Tutaj ten Lemon Lime jest opisane, ale chyba to jest Malaya Gold, albo one są bardzo podobne. Właśnie dokładnie takie dwa filodendrony ostatnio w moim domu padły, więc popatrzyłam, łezka w oku, aż mi się zakręciła trochę na wspomnienie. No i niestety, no moje po prostu nie przetrwały tego. Przyjechały bardzo małe, słabo przekorzenione, jeszcze w mokrym podłożu i nie skończyło się to dla nich dobrze. A tutaj Birkin malutki, no do niedawna bardzo taka poszukiwana odmiana, obecnie no myślę, że już wszyscy się troszeczkę tym akurat nasycili. A tutaj pieniążek, czyli też taka kultowa, instagramowa roślina, chociaż myślę, że swój szczyt popularności już zdecydowanie ma za sobą. A tutaj jeszcze morze zieleniny, jakieś peperomie. No i to jest taka roślinka, która wygląda bardzo przyjemnie, jak taki mech. Rośliny kolekcjonerskie, czyli jakie? Które rośliny możemy zakwalifikować jako kolekcjonerskie? Tutaj wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy na starcie definicję właśnie rośliny kolekcjonerskiej. Najczęściej o roślinach kolekcjonerskich mówimy, kiedy chodzi o jakieś rośliny rzadkie, w jakiś sposób unikatowe, trudniej dostępne, gdzie jest mniejsza ich dostępność na rynku, albo w ogóle na przykład są rzadko spotykane w naturze. Na chwilę obecną myślę, że rośliny kolekcjonerskie jest sformułowaniem mocno nadużywanym. W wielu punktach ma to tylko i wyłącznie walor marketingowy. W tej całej takiej roślinnej manii sprzedawcy dobrze wyczuli, że określając coś jako rośliny kolekcjonerskie, to jest dobry sposób marketingu tych produktów. A w przypadku tych wszystkich maluszków, które właśnie zalewają sklepy, czy to internetowe, czy stacjonarne, to moje przeczucie jest takie, że te rośliny, które w takiej formie widzimy, no już kolekcjonerskie nie są, bo oznacza to, że bardzo duże ilości są dostępne w szkółkach, więc nawet jeżeli te rośliny były rzadkie kilka sezonów temu, no to właśnie ten zalew maluszków z TC, czyli Tissue Culture, namnażanych tkankowo, pokazuje nam, że straciły ten unikalny charakter i już na chwilę obecną do takich rzadkich kolekcjonerskich okazów nie należą. Natomiast tak jak mówię, wszystko zależy od tego, z jakiego wyjdziemy punktu wyjścia, jaką przyjmiemy definicję. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat roślin kolekcjonerskich i czy w ogóle klasyfikowanie roślin jako kolekcjonerskie i niekolekcjonerskie ma dla Was sens. Podzielcie się Waszą opinią w komentarzu. A poza tymi maluszkami można było w sklepie znaleźć też bardzo ciekawą nowość, jaką były rośliny w wodzie, w szkle. Jest to, myślę, dosyć nowa propozycja w sklepach, że zamiast standardowego podłoża produkcyjnego opartego głównie o torf lub włókno kokosowe, znaleźliśmy rośliny ukorzenione w wodzie i prowadzone właśnie w takiej uprawie hydroponicznej. Myślę, że fajna propozycja dla osób, które i tak planują swoje rośliny zakupione w markecie właśnie przenosić do uprawy hydroponicznej. Tutaj roślina po prostu już jest od początku do tego przyzwyczajona. Także ciekawa nowość i myślę, że takich roślin może zobaczymy w najbliższym czasie nieco więcej. Ciekawe, zobaczymy, czy ten trend, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, się przyjmie. Ciekawa nowość natomiast. Zobaczmy, co jeszcze oprócz takich hydroponicznych nowości na tych półkach znaleźliśmy. Z roślinami, których wiem, że na pewno nie kupię, tak jak w tym wypadku, to czasami lubię nawet drugi raz jeszcze rzucić okiem i nacieszyć się właśnie, bo po prostu wiem, że u mnie takie rośliny no nie mają zbyt dobrego życia i staram się wybierać i dopasowywać tak jakby gatunki, odmiany do tego, żebym ja była zadowolona i te rośliny. A tutaj właśnie ta ciekawostka, czyli rośliny w wodzie. No jest to bardzo ciekawa propozycja, już się z tym któryś raz spotykam, że takie właśnie wodne, w wodzie ukorzenione rośliny się w marketach pojawiają. Myślę, że to jest zdecydowanie nowy trend. Pytanie,
jak on dalej będzie, jakie dalsze będą tego losy. No, ja obserwuję to z dużym takim zaciekawieniem, bo no, widzę też i wśród Was, i na Instagramie, i generalnie wszędzie, że ta uprawa hydroponiczna mocno zyskuje na popularności. I zaczynam rozumieć, bo no, ma zdecydowanie swoje plusy. Tutaj Echinanthus twister i powiem szczerze, że to jest taka roślina, którą jak wcześniej oglądałam tylko gdzieś w internecie, a potem pierwszy zobaczyłam na żywo, to byłam bardzo zdziwiona, bo te liście są bardzo, bardzo maleńkie. Także tutaj przyłożyłam moją dłoń do tego, żebyście mieli porównanie i taką skalę. No generalnie kupowanie roślin, których nigdy nie widzieliśmy na żywo, tylko przez internet, obarczone jest gigantycznym, tak jakby takim marginesem błędu, że będziemy właśnie mieli zupełnie inne wyobrażenie na temat tych roślin. A tutaj w idealnym stanie, pięknie wyglądające grudniki, wyprzedające się naprawdę no, po znakomitej cenie 3 zł za sadzonkę, tylko dlatego, że folika, w której były spakowane, była z Mikołajem. Także jak ktoś szukał rośliny jakiejkolwiek dla kogoś na prezent czy dla siebie, no to świetna opcja. Po prostu ta folia i tak jest śmieciem tak naprawdę, w ogóle jest niepotrzebna. A roślina naprawdę była w super formie, a tutaj, tak jak powiedziałam, no równiutko w tych rządkach stoją, mnie taki widok gigantycznie cieszy. Maluszków na każdym kroku, tym razem w tej dostawie było mnóstwo, natomiast nie były to tylko filodendrony, ale też spora opcja małych sukulentów. Oprócz tego przykuły moją uwagę bardzo ładne bluszcze. Jestem ciekawa, czy u Was bluszcze się spisują w uprawie domowej. Muszę przyznać, że u mnie sprawdzają się tylko na zewnątrz, także dla mnie jest to taka bardziej ogrodowo-balkonowa propozycja. Teraz jeszcze rzućmy okiem na towar, można powiedzieć, z górnej półki i tutaj takie przepiękne sukulenty. Ja naprawdę uwielbiam, że niektóre sukulenty mają taką strukturę, jakby były nienaturalne, jakby to ktoś po prostu na jakiejś drukarce 3D wydrukował i bardzo, bardzo mi się takie właśnie kształty na rośliny podobają. Tutaj też drzewka szczęścia. No i moje, można powiedzieć, małe nieszczęście, czyli bluszcze. To jest roślina, która mi się bardzo podoba, natomiast no nie sprawdza się w moich wnętrzach. No, mam doświadczenie takie, że raczej przyciąga bardzo dużą ilość szkodników. Nie wiem jak u Was, jak to się sprawdzało, a tutaj bardzo ładne, malutkie sadzonki Diefenbachii. Natomiast muszę przyznać, że mi ostatnio dwie małe sadzonki Diefenbachii padły. Padła mi niestety moja malutka Diefenbachia Reflektor oraz Magic Green. Także bardzo jest mi przykro, że musiałam je pożegnać z mojej kolekcji, a tutaj kawa. Kawa to jest też bardzo ładna roślina, która mi się osobiście podoba. Ma przepiękne, takie ciemnozielone, takie błyszczące liście i one tak błyszczą naturalnie. To nie jest kwestia takiego zastosowania jakiegoś nadbłyszczacza jak w kwieciarni. Natomiast jest to dość trudna w uprawie roślina i wydaje mi się, że większość osób prędzej czy później po prostu rozstaje się z tą rośliną. I tu jeszcze więcej kalatei. No kalatee są bardzo piękne, bardzo mi się podobają, ale postanowiłam sobie już jakiś czas temu, że kupować ich nie będę i trwam w tym postanowieniu póki co i miejmy nadzieję, że wytrwam, a tutaj niestety koszmar marketowy, czyli wszystkie kolory tęczy. No nie rozumiem tego, nie rozumiem po co, szczególnie, że kiedy rośliny naturalnie naprawdę mają piękne, piękne kolory. Co widać, jedne mają ciemną zieleń, inne są srebrzyste, inne maśnie naturalnie mają taki jakiś taki troszeczkę różowy czy fioletowy kolor i tym się cieszmy, a nie stosujmy tych farb na roślinach, nie okaleczajmy ich. Obok stała jeszcze taka Monstera Monkey Mask, czyli Monstera Adansonii, przeceniona na 33 zł. Natomiast ja jestem bardzo szczęśliwa z tej, którą udało mi się ostatnio kupić w Biedronce. Jest też na kanale film, w którym pokazuję te rośliny. No różnie to z tymi rozmiarami roślin bywa, także warto chodzić po sklepach, jakie jesteśmy i mam możliwość i szukać naprawdę super okazji. Nadchodząca wiosna, na którą wszyscy czekamy, a sklepy już mocno w swojej ofercie akcentują, że to już lada moment, to czas właśnie, kiedy wszystko się zaczyna, wszystko się rozrasta. A skąd mogą zacząć się nasze rośliny? No właśnie z nasion. Pytanie, czy planujesz jakieś wysiewy w tym sezonie, czy może zdecydujesz się na jakąś drobną uprawę ziół, chociażby na kuchennym parapecie. W sklepach pojawiła się już duża oferta nasion. To wszystko naprawdę wskazuje na to, że wiosna zbliża się naprawdę dużymi krokami. Nie każdy musi przy tym zostać od razu rolnikiem. Wystarczy czasem wysiać chociażby rzeżuchę, którą możemy potem zjeść z apetytem na kanapce, albo właśnie jakieś drobne zioła.
W nasiona akurat warto zaopatrywać się zaraz na początku, tylko w sklepie się pojawią, ponieważ jest to coś takiego, co zazwyczaj w tych wszystkich sklepach, marketach, naszych dyskontach spożywczych pojawia się raczej jako taki jednorazowy rzut i potem to, co się sprzeda, to już no, nie są uzupełniane te zapasy. No ja uwielbiam swoją z wysiewu rukolę oraz groszek cukrowy. Myślę, że mało jest rzeczy przyjemniejszych niż taki świeży, soczysty, cukrowy groszek zerwany i naprawdę chrupiący, czy taki zjedzony bezpośrednio z krzaczka, czy w jakichś potrawach, a rzeżucha to jest taki, powiedzmy, program minimum. Tutaj ogrodnikiem w takim wydaniu może być perfekcyjnie każdy, a jednak własna zielenina na kanapce, no to jest wielka satysfakcja. No i coś, co ja też uważam, że warto akurat, to są pomidory. Pomidory szczególnie koktajlowe, no i tutaj taki próg wejścia do tego zakresu rolnictwa, to jest, powiedziałbym, chociaż żeby mieć balkon i ta wersja maskotka to jest bardzo, bardzo fajna, taka malutka, naprawdę przyjemna, taka karłowa odmiana, mogę ją polecić, a ta obok żółta to jest ulubiona odmiana pomidorów moich akurat dzieciaków, natomiast pomidory naprawdę smakują całkowicie inaczej, te wyhodowane na słońcu. Warto też, jeżeli macie możliwość, właśnie natkę pietruszki czy koperek naciowy sobie gdzieś tam wysiać, jeżeli tylko macie możliwość. Są to niekłopotliwe zupełnie produkcji zieleninka, a właśnie daje dużo satysfakcji. Rzodkiewki to jest, jeżeli macie grządkę jakąś, to też coś, co można bardzo szybko na wiosnę uzyskać, dość szybko plonuje, są takie nawet kilkutygodniowe nasiona. No i tutaj koperek czy zioła, to myślę, że to jest coś, co naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie warto. Dział roślin w markecie nie byłby tym samym miejscem, gdyby nie one. Orchidee, morze kwiatów we wszystkich kolorach. Nie mogło ich zabraknąć, były i one. W dużej ilości, we wszystkich możliwych odcieniach, od śnieżnej bieli po bardzo ciemne róże i fiolety. Także dla każdego coś do wyboru i do koloru. Teraz, kochani, będzie kolorowo, sekcja z kwiatami i no nie tylko z torczykiem market stoi, ale wiadomo, rośliny, które typowo kwitną, muszą być. To jest, no myślę, taki preferowany wybór przez osoby może gdzieś mocno w te roślinomanie nie wkręcone, że jednak one oczekują, żeby roślina nie tylko miała ozdobne liście, ale też kwitło. I myślę, że ta popularność torczyków w dużej mierze też z tego się bierze. No plus jest taka dosyć niekłopotliwa, mam wrażenie, też roślina w obsłudze, także no utrzymuje, można się powiedzieć, na naprawdę bardzo wysokich jakieś lokacie od wielu lat. No i tutaj te kolory od bieli przez róże, fiolety, wersje bardziej gładkie, jakieś ciapkowane, no ale znajdują się też takie ciapkowane unicorny, koszmarki. No niestety, tam jest odnotacja taka, że następny raz kwitnie na biało. Tutaj jeszcze też taka farbowana wersja niebieska, bo słyszałam, że podobno ludzie są oburzeni tym, że tracą ten wyjątkowy na przykład niebieski kolor. No dla mnie to akurat taka, można powiedzieć, odzyskana po czasie sadzonka byłaby tą taką preferowaną, no ale różne są gusta i tak jak widzimy, no nie brakuje tych kolorowych kwiatów, ale też sztuczno-kolorowych w marketach. Niestety. A tutaj jeszcze więcej kwiecia we wszystkich kolorach, no bo dzisiaj Dzień Babci. Jak jest Dzień Babci, Dzień Dziadka, czy tam jakieś inne sezonowe święta, jak Dzień Mamy, Walentynki, no to są momenty, kiedy ilość kwiatów w marketach naprawdę zwiększa się. No i tu mamy tego wspaniały przykład, a tutaj też coś, co łamie moje serce, bo uwielbiam, czyli gardenia, kwiaty o przepięknych, ciemnych, błyszczących liściach, białych kwiatach, które pachną przecudnie. Gardenia jest zresztą bardzo częstym składnikiem perfum, bo pachnie zjawiskowo. Natomiast no jest to miłość nieodwzajemniona i niestety nie wszystkie rośliny, które lubię, mnie lubią. Także no tak to jest. Tutaj właśnie też jeszcze się troszkę już teraz chowa, ale tam był też Stefanotis. No Stefanotis to jest właśnie druga taka moja niespełniona miłość. Bardzo bym chciała go kiedyś mieć w sensie takim, żeby po prostu u mnie dobrze rósł i kwitnął. Natomiast zawsze miałam problem z tym, że liście mi się, znaczy kwiaty od razu się osypywały. No i niestety żadna z sadzonek, które kupiłam, a kupiłam już na przestrzeni lat ich sporo, no to żadna nie dotrwała. No a tutaj anturia, no też to jest coś, co chciałabym lubić, natomiast mam trzy walczące w tej chwili o życie, także zobaczymy, jak sobie poradzę. Ma tutaj świeżutkie, takie piękne, na przykład skrzydło kwiaty. No naprawdę, te rośliny zachwycały tą swoją świeżością, także każda krzyczała po prostu wybierz mnie, bo jestem najpiękniejsza. No i jeszcze dodatkowo porcja
cebuli, bo no przecież będzie za chwilkę wiosna. To nic nie znaczy, że mamy super, super śnieg za oknem, ale tu mamy wiosnę w rozkwicie. W dalszej części rośliny były już głównie zielone. Bardzo dużo wśród nich było sansevierii, które już od dłuższego czasu klasyfikowane są botanicznie jako draceny, natomiast są to rośliny oporne na wszystko. Łącznie wychodzi na to ze zmianą swojej nazwy, bo wydaje mi się, że nazwa dracena dla określenia tych roślin używana jest niezwykle rzadko, dlatego ja też posługuję się tą, która no jest bardzo popularna i wszyscy wiedzą, o co chodzi, czyli sansevierie, wężownice, języki teściowej, mnóstwo nazw, natomiast myślę, że najrzadziej używana jest ta prawidłowa, czyli draceny. Zobaczmy, jakie były dostępne i co jeszcze pomiędzy nimi innego zielonego można było znaleźć. I z marketowej gdzieś kwietnej łąki, storczyków i wszystkiego innego kwitnącego wracamy w te takie bardziej standardowe, zielone tereny. Paprocie, peperomie w wiszących koszykach. No, bardzo ładnie się prezentowały. To były naprawdę dość duże sadzonki. Tutaj akurat niestety nie widziałam ceny tej peperomi, ale była naprawdę bardzo ładny, taki marmurkowy, ciekawy wzorek. A tutaj taki, można powiedzieć, zwyklaki klasyka, czyli zielistka, ale roślina, którą warto mieć w domu. Ona też naprawdę zachwyca tymi dzieciakami, które wypuszcza, a tu mi się bardzo ten aloes spodobał. Naprawdę ten aloes to jest odmiana Jurassic Dino jakaś. Bardzo fajne. Bardzo mi się spodobała, naprawdę myślę, że kamera nie do końca oddaje piękno tej rośliny, bo było w niej coś magnetycznego, jak tylko na nie spojrzałam. No i tutaj też dla osób, które często nad doniczkami zjawiam się z konewką, tutaj taka sekcja paprotek. Bardzo mi się szczególnie podoba ta paprotka w takich drobniutkich listeczkach, ale generalnie paprocie bardzo lubię, natomiast nastawiam się, że u nas paprocie pojawią się i są w zasadzie tylko w ogrodzie, bo w domu niestety jakoś no nie mam ręki, można powiedzieć. Jakoś to zawsze się wydarzy w ten sposób, że no nie kończą najlepiej. Mam aktualnie dwie paprotki i no mam nadzieję, że przetrwają. Trzymajmy za nie kciuki, a tutaj jakieś pojedyncze krotony. A tutaj zaczynają się sansevierie, bo sansevierie potrafią naprawdę być w rozmaitych kształtach, w rozmaitych rozmiarach. Mają jedne liście duże, jedne liście grube, jedne liście cieniutkie jak spaghetti. Naprawdę sansevierie to jest coś, co ma sporo do zaoferowania, a jednocześnie nie wymaga od nas zbyt wiele. Wręcz przede wszystkim unikajmy przelania tych roślin, a one naprawdę odwdzięczą nam się pięknym wzrostem i też pięknie pachnącymi kwiatami. Ja w tym poprzednim sezonie latem miałam sytuację taką, że moja sansevieria superba zakwitła i ten zapach jest cudowny. Całą noc i cały wieczór pachniało naprawdę przepięknie. A tu bardzo ciekawa odmiana zamiokulkasa. Zamiokulkas zenzi jest to jedna z odmian, która jest licencjonowana. Na kanale pojawi się w najbliższym czasie, już w poniedziałek, film o zamiokulkasie Raven. Będę, myślę, też robiła takie filmy, w których omówię jedną roślinę, jakąś ciekawostkę, jakąś historię na jej temat bardziej szczegółowo. I na temat zamiokulkasa zenzi na pewno też osobny film się pojawi, bo jest to bardzo godna uwagi odmiana. Także tutaj sobie zobaczcie, jest naprawdę przepiękna, taka kompaktowa i prześliczna. A tutaj rafidofora tetrasperma. No fajnie, że są też już w marketach i ta dostępność tych odmian cały czas się zwiększa i to jest naprawdę wspaniałe. A tutaj można powiedzieć, że taka klasyka, czyli skrzydłokwiat. Ja skrzydłokwiaty bardzo lubię, natomiast nie do końca zgadzam się z tą taką obiegową opinią, że to są te najprostsze, najbardziej gdzieś jakieś zwykłe rośliny, z którymi poradzi sobie każdy. Uważam, że no tutaj można popełnić błędy i myślę, że dla osoby, która nie ma żadnych roślin, to na przykład nie jest idealny prezent, roślina na prezent. Zdecydowanie lepiej wybrać na przykład którąś z sansevierii. Sansevierie, mam wrażenie, w ostatnich latach były takie trochę niezauważane, gdzieś tam troszkę pomijane przy tej całej, powiedzmy, manii na monstery, na filodendrony, na tego typu rośliny. No to one gdzieś tak stały trochę z tyłu, trochę z boku, a są przepiękne. No popatrzmy, jakie piękne tutaj pasiaste, takie
Jak naturalne rzeźby, naprawdę wyjątkowo coś pięknego i tutaj jeszcze na dodatek w bardzo dobrych cenach, a tutaj taka ciekawostka, myślę, że warto o tym wiedzieć, bo to jest pięknie uformowana Sanseveria Zejlenika w formie takiego wachlarza, natomiast to, co warto wiedzieć, to są po prostu najzwyklejsza właśnie ta Sanseveria, tylko przez ogrodnictwo tak poukładana w doniczce i następne rośliny, które wyrastają, to no będą rosły standardowo, po prostu zwyczajnie tak jakby do góry, już nie zachowają tego pokroju wachlarzowego, bo on nie wynika z żadnych tam genetycznych warunków tej rośliny, tylko no tutaj widać, taka jedna urosła, ona akurat się tak w miarę wkomponowała, natomiast no, będą już po prostu zwyczajne. Dlatego jest to bardzo taka, myślę, ważna informacja, bo żeby się ktoś nie rozczarował, że kolejne jakoś dziwnie rosną. A myślę, że często, szczególnie w tych sklepach internetowych, gdzie oni mają możliwość zrobienia takiego obszerniejszego opisu, to nie jest nigdzie wprost wytłumaczone, że no my ten pokrój docelowo stracimy. No i przy przesadzaniu też trzeba bardzo uważać i tak jakby zachować tą kompozycję pierwotną. Natomiast mimo wszystko uważam, że Sansevieria to jest naprawdę hit i ja myślę, w najbliższych miesiącach będę na to stawiała. Dalej można było znaleźć rozmaite alokazje, ale też tropikalne banany, także pewnego rodzaju klasyka przywodząca na myśl czasy minionej epoki, czasy PRL, czyli ficus elastica w odmianie robusta. Myślę, że w wielu, wielu domach takie rośliny właśnie były w tym czasie. Kojarzymy je z urzędów, kojarzymy je ze szkół. Ja sama powiem, też pamiętam tą roślinę właśnie z dawnych lat, także było jej sporo, była też wersja w wariegacji. Zobaczmy, jaki miks odmian nowych i odmian starych można było jeszcze znaleźć na półkach w Auchan. Kolejna alejka i równo jak żołnierze, tym razem stoją fikusy Beniamina, bardzo ładnie tak pozbierane takim workiem jutowym, te wszystkie gałązki razem, co sprawia wrażenie takiego małego drzewka, takiego małego pniaczka. Bardzo mi się akurat taki sposób przystrojenia rośliny podoba. Jest on absolutnie dla rośliny nieszkodliwy. Te pędy nie są w żaden sposób maltretowane, zniekształcane. To nie przeszkadza roślinie się rozwijać, także myślę, że super sprawa. A tutaj begonia maculata Polka Dot. No to jest ciekawostka taka, że w Costa Farms pan opowiadał, że w szkółce jak wprowadzali tą odmianę, to pracownicy myśleli, że one są właśnie pomalowane farbą i próbowali paznokciem zcierać te kropeczki. Natomiast to jest moment, w którym tą właśnie te kropeczki namalowała sama natura i takie malowane rośliny jak najbardziej ok, natomiast nie te właśnie pryskane farbą. A tutaj bananki, bardzo sympatyczne. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że banan jakiś się u nas pojawi, rosną podobno bardzo szybko, a tutaj w gromadzie pięknie wyglądająca alokazja poli, doniczka 12, 27 zł. No myślę, że też jak najbardziej dla fanów alokazji dobra opcja. No słyszałam, że alokazja eutanazja, mam dwie i prawdę mówiąc póki co nie wróżę nam dużej miłości, więc zobaczymy. Wielu z Was mówi, żeby przełożyć je do semihydroponiki, co na pewno zrobię, tylko jak znajdę chwilę czasu, bliżej wiosny. No one właśnie mają taką bulwę i podobno właśnie bardzo lubią w hydroponice być uprawiane, więc spróbuję, bo póki co mam je w podłożu i w takim bigosie i niestety nie jestem zachwycona tym, co się z nimi dzieje. Nie umierają, ale myślę, że spróbuję, skorzystam z Waszych rad, także myślę, lada moment pojawi się właśnie na kanale może jakiś odcinek z przesadzaniem, tylko tak jak mówię, no myślę, że za przesadzanie to jeszcze jest troszeczkę czasu, a tutaj dalej mamy fikusy, tym razem w formie drzewek bonsai, no i kolejna alokazja. No ta akurat wydaje mi się, że była w dość wysokiej cenie, natomiast w Auchan, z tego co słyszałam, zdarzają się naprawdę świetne kolekcjonerskie alokazje. Widzę, że niektórzy wrzucają na Instagramie, także warto śledzić. No a swoją drogą w Auchan no generalnie pojawiają się hity ostatnio. Co prawda nie w moim, a nawet poszłam zobaczyć. Też podobno były w niektórych sklepach filodendrony Pink Princess, tak jak w Obi. No i widziałam, że w Łomiankach, w Auchan, to tam w ogóle już poszaleli. Tam było nawet stacjonarnie dostępne Anthurium clarinervium. A tutaj mamy nasze perlowskie fikusy, wersja standardowa zielona, no i można powiedzieć nowoczesna wersja, czyli z wariegacją, tinekę, no i ten piękny
różowy katafil, no to jest coś, co zachwyca. To bardzo lubię. Bardzo lubię tą roślinę, zresztą akurat tinekę mam. Na koniec nie może zabraknąć klasyki, czyli rośliny wyjątkowo odpornej na wszystko, Epipremnum aureum, czyli Epipremnum złociste. Jest to absolutnie wyjątkowe pnącze, które naprawdę warto mieć w swoim domu. Na pewno znajdzie się jakiś ciemny kąt, w którym może ono wspaniale zazielenić nasze wnętrze. Oprócz tego jeszcze spory wybór palm oraz żelazne rośliny, czyli zamiokulkasy, zamiokulkas zamifolia. Będzie to też bohater najbliższego odcinka, na który Was już zapraszam w tej chwili. Jest to roślina, którą znamy od wielu lat, natomiast myślę, że mało o niej wiemy i warto poznać ją bliżej. A teraz zobaczmy, co tam jeszcze pomiędzy tymi doniczkami można było innego znaleźć. Na końcu alejki, niczym w ostatniej ławce w klasie, stoją te najwyższe okazy, czyli tutaj takie, można powiedzieć, rośliny w rozmiarze XXL się pojawiły. No i klasyka naszych domowych dżungli, roślina, która naprawdę... Myślę, że w każdym wnętrzu się odnajdzie i to bez względu na to, czy mamy wystawy bardziej słoneczne, czy bardziej zacienione mieszkanie, czy jaki mamy styl urządzenia mieszkania, to, no to jest taki pewnik, a tutaj no, kilka było też palm do wyboru. Z tymi palmami to wiem, że różnie bywa. Jedni mówią, że rosną im dobrze, ja powiem, że mam takie doświadczenie, że raczej rosły mi raczej słabo te palmy, potem gdzieś tam coś przysuszało się, ja to wycinałam. Im bardziej wycinałam, to tym gorzej te rośliny się miały. Także no nie wiem, czy ja się zdecyduję. Są też pozytywnie zakręcone osoby w tym kraju, które palmy uprawiają w gruncie zimą i stawiają jakieś domki szalone, podgrzewają jakimiś matami. No naprawdę podziwiam. A tutaj można powiedzieć stały punkt programu, czyli ta Calathea rufibarba, która stoi pół roku w tym markecie. No i nowe liście tłoczy całkiem zdrowe, natomiast tych liści takich do usunięcia to ma też bardzo dużo. No cena została obniżona na 100 zł z 300, natomiast myślę, że w tej cenie to ono dalej nie wygląda na 100 zł. Także taki, można powiedzieć, ogryzek jeszcze stoi, cały czas co jest, tam to sprawdzam, czy będzie stała jeszcze ta Calathea, czy ktoś już ją kupi, czy może ją sklep wyrzuci. Także... Aktualizacja jest taka, Calathea stoi, zobaczymy za jakiś czas, a tutaj kolejna palma, naprawdę duża donica, 28 cm w średnicy, no to już jest naprawdę konkretna roślina, ale były też nieco mniejsze, także można było wybrać w różnych rozmiarach, ale tutaj właśnie były te takie XXL, takie giganty na sam koniec zostawione, a tutaj właśnie donice 21 cm. Myślę, że od donicy 17 to są naprawdę takie sensowne, duże sadzonki zazwyczaj. No i tutaj jeszcze na sam koniec będą duże zamiokulkasy, a o zamiokulkasie więcej w kolejnym odcinku, na który Was już serdecznie dzisiaj zapraszam. Tutaj była akurat dostępna ta taka standardowa zielona odmiana, ale te właśnie licencjonowane, ciekawe odmiany też coraz częściej pojawiają się w naszych marketach. Dlatego będzie specjalny odcinek, a w nim kilka informacji i ciekawostek właśnie o jednej z odmian zamiokulkasa. Ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Jeżeli lubisz rośliny i filmy o tematyce roślinnej, pamiętaj, że możesz ten kanał zasubskrybować. Możesz kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy dostaniesz powiadomienia o każdym z nowych filmów i dzięki temu nie przegapisz żadnego filmu. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i życzę Wam wszystkiego zielonego. Do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa, pa!